Nierówność 1 trzecia odjąć 1 druga x mniejsza od 1 szóstej jest równoważna nierówności. Zobacz, tutaj musimy wyznaczyć x. My x w tej nierówności mamy w tym miejscu. Żeby mieć samego x, pomnóżmy tę nierówność stronami przez minus 2. Czyli na początku przepiszę 1 trzecia odjąć 1 druga x mniejsze od 1 szóstej. Mnożymy sobie teraz stronami przez liczbę minus 2. Będziemy mieli 1 trzecią razy minus 2 to są minus 2 trzecie. Minus 1 druga razy minus 2, 2 minusy dają plus, czyli daje nam x. Teraz uwaga, jak mnożymy nierówność przez liczbę ujemną, albo dzielimy przez liczbę ujemną, to zmieniamy znak na przeciwny, czyli zamiast mniejsze będzie większe. I tutaj mamy 1 szósta razy minus 2, czyli minus 2 szóste. Minus 2 trzecie przerzucamy na drugą stronę. Mamy x większe od minus 2 szóstych, czyli minus 1 trzeciej, dodać 2 trzecie. Czyli x większe od minus 1 trzecia dodać 2 trzecie to jest 1 trzecia. X większe od 1 trzeciej to jest odpowiedź A.